To... O nie, nie, nie! Pozdro. Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szybson. Przepraszam za to, że was wystraszyłem na początku, ale pomyślałem taki noworoczny, prawda, strachliwy odcineczek. Witam was, prawda, w nowym roku 2021, witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, zbliżamy się do tego pięknego progu, równych 365 dni mojego daily, jest to 10 stycznia, więc... Nie wiem, czy jakiś specjal z tego powodu ogarnąć, czy nie, nie wiem, zobaczymy, w każdym razie nie mam żadnych planów. Jedyne co, to po prostu cieszę się, że po prostu już prawie rok jest za nami. I to, że przez cały grudzień udało mi się wrzucać dwa filmy dziennie, jak widzicie, jest 2 stycznia. Film, który nagrałem, który był wczoraj, to był zapasowy film, który nagrałem już jakiś czas temu. Dlatego też sytuacja taka po prostu, że nie przywitałem was 1 stycznia w nowym roku, tylko teraz was tak naprawdę witam, bo teraz tak naprawdę nagrywam pierwszy odcinek w nowym roku 2021, masakra. Rok 2020 był świetnym rokiem i bardzo szybko mi minął. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku mamy ponownie Minecraft, ale z tego powodu, że chciałem właśnie w styczniu zrobić takie filmy Minecraft, ale jakieś takie filmy właśnie totalnie inne. Pewnie będzie mnóstwo pytań dotyczących tego, kiedy palionowo, czy w ogóle będzie palionowo, co z palionowem i tak dalej. O tym nagram osobny film. Ale to nieważne, póki co skupmy się na tym, żeby zagrać w Minecraft, ale w dzisiejsze, prawda, nasze walki z mobami, ponieważ dzisiaj zagramy w Minecraft, ale moby będą zhakowane. Ja już ogólnie jestem na świecie, jak widzicie, tutaj jestem. Jeszcze ten cały modzik nie działa, ale wystarczy wpisać tylko jedną już wszystkim znaną komendę reload, nie umiem pisać. Reload, uwaga, działa. Oczywiście tu macie link do osoby, która to stworzyła, dziękuję bardzo. Jak będę pamiętał, dodam również tego coś do opisu. Ale no to możecie sobie łatwo znaleźć w internecie. W każdym razie rozpoczęła się sytuacja i uwaga, w ciągu dnia nie ma, prawda, mobów. Nie ma, ja nie wiem, jak one będą zhakowane, ale w ciągu dnia ich nie ma. Więc mamy teraz najlepszy czas na to, po prostu cały dzień na to, żeby się uzbroić najlepiej jak możemy. A nie ma tego czasu zbyt wiele, więc musimy się śpieszyć totalnie szybko, to zrobić jak najszybciej. Bo, no nie ukrywajmy, ale moby są dosyć ciężkie, jeżeli są zhakowane. Normalne moby są ciężkie, okej, umówmy się. Ale te są zhakowane, co dodatkowo, prawda, rozwala system totalnie. Więc trzeba uważać, trzeba być gotowym na tak naprawdę na wszystko. Więc chcę się uzbroić jak najlepiej, żeby po prostu mieć jakiekolwiek szanse. Na pewno zbroja, jest na pewno potrzebna. Bo coś czuję, że bez zbroi to możemy, prawda, sobie to jedyne co, to pomarzyć o jakiejkolwiek wygranej. Tylko jedyne co jest złe, to to, że jak pójdziemy do kopalni, to tam już musimy się zetknąć w ogóle z mobami. Więc to jest najgorsze. Dobra, tu mamy od razu jakiś, ja zobaczę, jak ja tu mam ustawienia, bo mam lekkie takie ścinki czasem. Dobra, tak zróbmy, że było mniej troszkę. Tu mamy od razu już stona, co jest o tyle spoko, że możemy już wykopać sobie coś na początek, żeby już tutaj rozpocząć, prawda, od czegoś. Nie mamy żelaza żadnego, ja się boję zagłębiać strasznie tam w głąb, ponieważ to może się naprawdę źle skończyć. Ale zróbmy sobie od razu kill off i zrobimy sobie od razu miecz też, skoro już mamy taką sytuację. Zróbmy tu patyki, bierzemy tak. O, zapomniałem, jak się miecz robi. Nieważne, nie było tematu. Wykopmy sobie jeszcze 3, żeby zrobić sobie siekierę, to jest ważne. Łopatę, a zróbmy też, jak już robimy te wszystkie te, to zróbmy też łopatę, żeby mieć już te narzędzia takie podstawowe. No bo to się zawsze przyda, a jak widzicie, to mamy tutaj zhakowanego Minecrafta, więc to już w ogóle nam się przyda, jak nie wiadomo co. No, mamy tak, wszystko co mamy mieć, bierzemy sobie ze sobą crafting i lecimy szukać czegoś tutaj. Tam... O, jedzenie jagody to jest bardzo ważne, tym bardziej, że one chronią od obrażeń, od upadku, co jest w ogóle też dodatkowym plusem w ogóle dla tych jagód, żeby po prostu je mieć, bo jakbyśmy gdzieś mieli spadać, to jest coś, co może nam uratować życie w ogóle, nie? Tu jest wioska, dobra, ej, jesteśmy uratowani, jest wioska tutaj, dobra, to już jest coś. Tu pod tym mamy... lisy w ogóle jak uciekają, co jest grane? One są takie szybkie zawsze? Nie wiem, dobra, nieważne, w każdym razie to też działa na... Jezu, myślałem, że to jest mob jakiś, nie? No to jest villa... To czemu on ma taką głowę jak Steve? Co jest grane? Czy to działa naprawdę na wszystkie moby? Tamten też! Głowa Steve'a normalnie, co? Normalnie moby nie mają takich głów. Dobra, tu się dzieją rzeczy straszne, jakieś dziwne. Słyszałem w ogóle Endermana przed chwilą, że gdzieś tutaj coś przyleciał, ale to jest nieważne. Szukamy sobie jakichś skrzyneczek, bo są nam potrzebne jakieś skrzynki tutaj z jakimiś rzeczami. I mam nadzieję, że jakieś żelazo będzie. Jakby tu był jakiś golem, to też spoko byśmy mieli żelazo już od razu. Jaki ma... Wszystkie mają głowę Steve'a. Ej, to coś działa też na TT.
No o, tu mogliśmy użyć sobie tej jagody, żeby nie dostać fall damage'u, a tutaj kurczę, już dostaliśmy. O nie, jeszcze zasadziłem sobie, że wpadłem w to. Dobra, musimy ogarnąć, tu był Enderman, okej. Okay. W sumie perła by się nam przydała też. Jak tak sobie teraz myślę, to perła by się też nam przydała do tego, żeby po prostu uciekać od tych mobów w odpowiednim czasie i odpowiednim momencie. Jakby nas goniły, no bo na pewno będą nas gonić i coś czuję, że te moby będą strasznie szybkie. Takie mam przeczucie, że no nie będą zbyt wolne. Dobra, tu nie ma żadnych skrzynek w tych domach. Totalnie lipna wioska nam się trafiła, totalnie lipna. Więc musimy po prostu iść do kopalni, znaleźć żelazo, póki jeszcze jest dzień. I ewentualnie przeczekać noc w jakimś miejscu zabudowanym czy coś, bo czuję, że tutaj nie będzie łatwo. Tak samo drewna potrzebujemy sporo, ale przede wszystkim to żelazo. Żelazo jest nam mega potrzebne, bo bez żelaza, bez zbroi jakiejkolwiek, to my w ogóle nie mamy szans jakichkolwiek z tymi mobami. To są w końcu zhakowane moby, to jest niemożliwe wygrać z nimi po prostu, wiecie o co chodzi. Tam jest węgiel jakiś, tu też jest węgiel, dobra, wykopmy ten węgiel. I żelazo by się przydało bardzo jakieś. Dobra, owce też nam się przydadzą, bo... Mała owca, dobra, z niej nie będzie wełny, to nie będę jej bił. Ale przydadzą nam się owce, bo potrzebujemy też łóżko ewentualnie, żeby pójść spać w tej nocy, żeby po prostu przetrwać jakkolwiek tą noc. Bo nie będzie kolorowo, czuję, że to będzie ciężka noc w Minecraft. Dobra, znajdźmy żelazo. Tu gdzieś powinno być na jakiejś ściance, proszę. Tu mamy znowu węgiel, dobra, weźmy ten węgiel. Węgiel tam się przyda też do przepalania żarcia czy innych takich rzeczy, właśnie żelaza też między innymi. Więc weźmy go, żebyśmy później już nie musieli szukać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się przyda. Też na pochodnie by się przydało, o, to już w ogóle. Dobra, przejdźmy dalej. Tam nic nie widzę, dobrze, mamy Optifine'a, bez tego Optifine'a to już w ogóle byłoby cienko. Dobra, węgla mamy już wystarczająco, potrzebuję żelazo, bo zaraz się będzie ściemniać. Mamy słońce jest, jak to się mówi, w zenicie. W zenicie jest słońce, więc mamy niewiele czasu. To już jest połowa dnia za nami, a my dalej nie mamy żelaza, musimy pójść do jakiejś kopalni. Dobra, tam są krówki, tu jest jakaś kopalnia. Okej, dobra, zejdźmy tędy. Proszę, żeby tu nie było mobów żadnych. Zróbmy sobie może pochodnie. Z tego co mamy. Okej, mamy tu, weźmy sobie więcej tego węgla. Dobra, tyle póki co. Znajdźmy żelazo. Żelazo, proszę. I o, jest dobra, jest żelazo, mobów nie ma póki co, okej, mamy póki co spokój. To jest najważniejsze, mamy żelazo, ale potrzebujemy 24 żelaza co najmniej, żeby mieć na zbroję. Co oznacza, że te 3 żelaza co mamy to jest totalne nic, ale dobra, tu jest kolejne. Bierzemy to, bierzemy... O, głowę Steve'a ma chłop! Nie. Dobra. Już widzę, że to będzie ciężkie. Widzicie to? Szkielet z głową Steve'a. Dobra, już wiemy, dlaczego wszystkie moby mają głowę Steve'a. Teraz to już się wszystko wyjaśniło. Dobra, bierzmy tak, to żebyśmy mieli się czym zabudować ewentualnie. Ja bym go tu ściągnął, jestem ciekaw, jaki on jest silny. O kurde, jaki on jest szybki! Dobra, będziesz się palił? Ile? Co? Że co, proszę? Przez... Haker za pomocą magii? Ja nie wiem, jak ja tam mam się dostać teraz. To jest nie do zrobienia teraz. Dobra, no muszę znaleźć tam to miejsce. Czekajcie, gdzie to było? Ja. To jest nie do pokonania, przed nimi to już trzeba tylko uciekać chyba. Co jest grane? Dobra, no to nieźle zhakowane są te moby. Tu mieliśmy kopalnię też. O nie, najgorzej. No to jest już koniec, to już jest koniec. Straciliśmy już za dużo czasu. Ale dobra, lecę, spróbuję to odzyskać chociaż w jakikolwiek sposób. Dobra, pięknie jagoda puszczona. Lecimy dalej. Właśnie do tego nam była potrzebna, tylko tamto nam się totalnie nie przydały. Nie, no najgorzej, słuchajcie, najgorzej. Dobra, tu tą owcę załatwiliśmy jedną. Jak dla mnie, to już jest po ptokach. To już jest po ptokach, jak dla mnie. To już jest, nie ma szans po prostu. Nie ma szans na jakiekolwiek przetrwanie, tutaj coś tak czuję. No ale dobra, podejdźmy do tego jeszcze. Skoro te moby są takie silne, to przed nimi już trzeba tylko uciekać. Ta zbroja by mi nic nie dała, bo ja już mu sprzedałem tyle ciosów, że on powinien już dawno paść. Dawno. Dobra, to gdzieś tam było, musimy tam lecieć gdzieś. Zróbmy tak. Dobra, chciałem się rozpędzić, ale jakoś mi to nie idzie totalnie. Nie jest kolorowo, słuchajcie, nie jest kolorowo. Tu ryby jakieś są, ale ryb nie potrzebujemy. Dobra, cofnijmy się tam po to. Tylko gdzie ta kopalnia była? Gdzieś tu chyba za tą górką, tak mi się wydaje. Ja już straciłem nadzieję jakiekolwiek w ogóle, nie? Ale tu w ogóle wszystkie moby są chyba szybsze niż normalnie. Ej, czy my tego nie minęliśmy przypadkiem? Czy to nie było tam gdzieś? Mi się wydaje, że to nie było aż tak daleko. Ja tak szybko nie przebiegałem chyba. Chociaż...
Najgorzej, już nie pamiętam, gdzie to było. O, dobra, to tu było, 100%, 100% tutaj. Dobra, ma... Co? No nie, 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 no proszę. Dobra, pytanie, ile ty... Jak on ma powolne opadanie, widzicie to? Co? Dobra, to są skakowane moby. Czy jestem w stanie go zabić w ogóle? Co? Dobra, to jest nie do zrobienia. To jest nie do zrobienia, nie wygramy z nimi. Nie ma szans. Totalnie, zero. Ten, co mu się dzieje? Czekajcie, czy on może wysadzić się tutaj? Dobra, no weź. Co? Nie wybuchł? Dobra, wejdź tutaj, zróbmy tak. Nie! Zróbmy tak, bo ty tutaj wejdziesz na to. No, 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 tutaj wyżej, wyżej, tu, chodź, 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 chodź. Chodź tu, no chodź tu. Dobra, wlazłeś w to. I teraz, nie, nie wlazłeś. Kurde, no chodź tu. Kurde, spadła. On ma powolne opadanie, nic nie zrobimy, tam mamy itemy. Ale nie wiem, czy jesteś w stanie w ogóle go zabić. Czekajcie, zróbmy tak. Chodź. O, Enderman jak wybiegł! Co jest? Dobra, nie mamy już żarcia, totalnie. Przegraliśmy to. Przegraliśmy to na 100%. To jest nie do zrobienia. Nawet, dobra, próbujemy go zabić, ale to jest chyba nie do zrobienia, mi się wydaje. On ma powolne opadanie. On... To jest masakra. Będzie tak długo dobiegał do mnie. Ja tą ręką go nigdy nie zabiję. Jeszcze się noc robi, najgorzej. Dobra, no daję sobie ostatnie życie. Jak teraz zginę, to jest koniec. Będę miał rewanż na innym filmie, ale tu już nic nie zrobimy z tym. No chodź tu, chodź tu. To jest tak zmodyfikowany w ogóle mob, nie? No kurde, proszę. Proszę. Nie, tam jest Enderman, nie mogę na niego popatrzeć. Mam nadzieję, że nie atakuje teraz, jak jest hakowany bez popatrzenia. Ja bym chciał wiedzieć, ile on ma życia. Czy to się da w ogóle zabić? Zaraz się dowiemy od innych mobów. Wow, prawie na niego spojrzałem. Było niebezpiecznie. Tu, no kurde, zgiń w końcu, proszę. Ile jeszcze będę cię bił? No kurczę, boję się, że on mi uderzy. Muszę tak trzymać go na odległość. Bo on jak mnie uderza, to ja dostaję kilka obrażeń od razu. Masakra, no... No zgiń w końcu! Nie, no nie wiem, słuchajcie. Ryzykuję, chyba lecę po te itemy. O, wow, 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 wow. O, 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 o. Kurde no, zaraz mi plec jakiś inny mob zrobi. Nie jest kolorowo, słuchajcie. Wiecie co, mam pomysł. Mam pomysł. Trochę niebezpieczny, ale może się udać. Chodź tutaj. Chodź tutaj, tu, 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 dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej. Okay. O! Zdaliśmy obrażenia, ale dobra. Mamy itemy swoje. Więc przekopmy się tutaj gdzieś. Zabunkrujmy się, że tak to ujmę. Pochodnia tu. Tu, tak, dobra. Dobra, słuchajcie, jest jakaś szansa na przeżycie. Dobra, nabrałem teraz jakiejkolwiek nadziei na to, żeby tu cokolwiek się udało, więc musimy teraz normalnie kopać, tak żeby omijać te moby wszystkie. Dobra, uleczmy się, bo to nie wygląda kolorowo, słuchajcie, nie wygląda to kolorowo. Zróbmy tak, weźmy pochodnie, damy tu, tak. Tak do zamurowywania się, żeby mieć cokolwiek. Dobra, i teraz tak. Proszę, ulecz. No czemu mnie nie leczy nic? Dlaczego tak naprawdę? Czy ja nie mogę się uleczyć teraz, jak ja gram na te zmodyfikowane moby? Weźmy sobie więcej tego węgla. Dobra, spadło nam już żarcie. Niestety te jagody nie są wytrzymałe. Nie mamy żarcia totalnie. Jesteśmy w sumie to bezbronni prawie, że. Dobra, zejdźmy tu niżej. Oby tu żaden mob nie był. Żeby tu był spokój. Dobra, nie słyszę nikogo. I jest spokój, bierzemy żelazo. Bo potrzebujemy go sporo, żeby mieć na zbroję. Żeby jakąkolwiek mieć szansę w ogóle wygrać z jakimkolwiek mobem. Ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie ich zabić. Wydaje mi się, że powinniśmy móc, ale nie mam pewności. To jest najgorsze. 13. To już mamy blisko, żeby mieć na zbroję całą. Więc proszę, znajdźmy tu jeszcze jakieś żelazo. Proszę, bo ja chcę mieć tą zbroję. Proszę, proszę, proszę. Najgorzej, nie mamy. Dobra, ale przepalmy chociaż to, co mamy już. Przepalmy chociaż tyle, co mamy. To jest zawsze coś. Tu mamy dobrą bazę. Tu jest dobra baza wypadowa.
Prawda, mi to pasuje, zróbmy tak. Zróbmy tak, przepalajmy to, co mamy. Zbierzmy ten węgiel, znajdziemy zaraz coś więcej. Zjedzmy to, co mamy, przeczekajmy tą noc. Jest spokojnie, nie ma problemu żadnego. Jest okej, dobra, może być to, co mamy. Zejdźmy tutaj jeszcze na dół, zobaczmy, co tutaj mamy. Jeszcze jakieś żelazo, proszę, proszę. No to żelazo jest mi mega potrzebne, ale ja nie ma tu nic, no nie wiem, słaba strasznie jest ta, ale tu przynajmniej nam się moby już nie respią, bo tu już przyjęliśmy tą kopalnię, więc tu powinniśmy być spokojni. Jak nam nic tutaj nie wejdzie, to jest okej, okay, to jest okej, okay, mamy spokój. Zbierzmy więcej tego węgla, bo się nam zawsze przyda, ale żelazo byłoby bardziej mile widziane. A diamenty to już w ogóle, no ale to już inna para kaloszy, jak to się mówi. Dobra, wejdźmy tam na górę, zjedzmy sobie znowu. Nie jest kolorowo, słuchajcie, nie jest kolorowo, nie jest, totalnie nie jest kolorowo, więc trzeba znaleźć jakieś żelazo. Ja się wkopię tu może na dół, może spróbujmy się wkopać gdzieś tutaj, może znajdziemy jakąś kopalnię przy okazji, to byśmy coś tam wykopali, no i też nam się kończy w sumie ten. Ale dobra, będziemy mieli z czego zrobić kolejny kilo, więc to jest dobre. O, znowu węgiel, dobra, no ale gdzie jest żelazo? Proszę, powiedzcie mi, gdzie jest żelazo, to potrzebujemy bardziej. Troszkę się odkuliśmy, szczerze mówiąc już nie wierzyłem w to, że w ogóle będziemy mieli to, co mamy. Myślałem, że już to jest koniec nasz definitywny. No ale dobra, jakoś się to udało ogarnąć, więc zróbmy sobie może spodnie. To już jest zawsze coś. Idźmy znaleźć następne jakieś żelazo, żeby dorzucić tam. Tam było 13, więc potrzebujemy jeszcze 7 plus 4, to jest 11. 11 żelaza, to nie jest dużo, to jest do znalezienia, naprawdę. Przejdźmy tu dalej. Proszę, proszę. Proszę, Minecrafciku, modlę się o skromne, prawda, nic nie zmieniające dla Minecrafta, dla mnie bardzo dużo żelazo, proszę. Proszę, jaki to jest poziom w ogóle? 53? Jezu, to jest strasznie dużo jeszcze do tego, żeby zdobyć ten 11, żeby tam jakiekolwiek diamenty, jakiś diamentowy miecz czy coś. Ja bym chciał zabić chociaż jednego moba, żeby po prostu móc sprawdzić, czy w ogóle się da, nie? Ale wydaje mi się, że nie przetrwamy żadnej walki z nimi. Zróbmy hełm, to jest też nam potrzebne. I już nam totalnie braknie na coś więcej, więc spoko. Nie ma problemu. Teraz znajdźmy więcej żelaza, bo jest nam potrzebne. Więc tu... Ja bym chyba zabrał tam to, co nam się przepali. Tak, i ja wezmę to ze sobą. Żeby już nie wracać się tymi schodami, po prostu zejdziemy niżej. I tam jakoś będziemy musieli przetrwać. Tu węgiel też nam się przyda. Zróbmy to tak. Zróbmy sobie od razu kill off następny, bo to już widzę, że nam się kończy. To nie jest kolorowo. Zróbmy tak. Przepaliło nam się, dobra, bierzemy ten. Bierzemy to. Węgla mamy, starczy nam węgla, nie zbieram póki co, bo i tak go nie wykorzystamy raczej całego. Prędzej zginę niż wykorzystam cały węgiel, tego jestem pewien. Dobra, zejdźmy na dół. Będę kopał tak, to jest ryzykowne, ale to jest najszybszy sposób, żeby się dostać na niższy poziom, gdzie tego więcej będzie. Tego żelaza i w ogóle diamentów, większa szansa i tak dalej. Więc już korzystajmy z tego, że mamy z czego kopać i że już jesteśmy troszkę ustawieni. Przynajmniej mamy dwie rzeczy ze zbroi. To nie jest dużo, to jest mało. O dobra, już Jezu, się wystraszyłem. Uff, to tylko kill off. Dobra, zejdźmy niżej, poziom 27, 26. Już na powierzchnię raczej nie wyjdziemy, więc tu będziemy się walić tylko w tych. Najgorsze, co by mogło być, to lawa. To jest najgorsze tak naprawdę, co by nam się mogło teraz trafić. Wiem, że to jest ryzykowne, to jak kopię w tym momencie, ale jesteśmy na poziomie 11, więc po prostu kopiemy normalnym sposobem, prawda, szukamy żelaza. Szukamy wszystkiego, co jest nam potrzebne. Jesteśmy w stanie to, mam nadzieję, znaleźć jakoś i stoczyć. Chciałbym stoczyć jedną walkę po prostu z jakimś mobem jeszcze. To takie moje małe marzenie, jeśli chodzi o tą grę. No albo zginiemy po prostu i tyle. Są dwie opcje tylko, nie? Odcinek już jest strasznie długi, ale no jak widzicie, ta rozgrywka się ciągnie i końca jej nie widać, prawda? Ewentualnie zrobię cięcie może jakieś, żeby to przyspieszyć jakoś, ale zobaczymy. Ja liczę na to, że znajdę coś tutaj. Jakieś diamenty może nie, no ale z mobami bym się skonfrontował jakimiś, nie? Skoro to jest odcinek o hakowanych mobach, to... O nie! Najgorszy dzień w moim życiu.